O co w pierwszej kolejności prosić na modlitwie? Ewagriusz mówi, że w pierwszej kolejności trzeba prosić o usunięcie namiętności, o uporządkowanie namiętności, żeby Bóg to sprawił w nas, żeby to, co jest w naszym ciele, w naszej duszy, w naszym życiu, takim tylko ludzkim pragnieniem, taką ludzką tylko siłą, żeby to poddać woli Bożej, żeby to poddać Bożemu prowadzeniu. Jeżeli to uporządkujemy w naszym życiu, będziemy mogli robić kolejne kroki. Także jeżeli o coś prosimy na modlitwie, najpierw prośmy o usunięcie czy uspokojenie tego, co nazywamy namiętnościami. Może w pierwszym rzędzie kojarzy nam się to z naszą seksualnością, niekoniecznie to. Popatrzmy uczciwie, co jest w nas tylko po ludzku siłą, która nas popycha czy pociąga. Jeżeli to uporządkujemy, będziemy mogli modlić się o kolejne rzeczy. To ważna zasada. O co pierwsze prosić na modlitwie? O to, by Bóg pomógł nam usunąć nasze namiętności.